Pozwólcie, że powitam naszym gościom w imieniu tutaj gospodarzy, czyli Rady Wojewódzkiej Środowiska Demokratycznego. Dziękuję, że wybraliście Poznań na spotkanie i promocję książki. Myślę, że to nie jest pierwsze, a jeśli pierwsze, to na pewno nie ostatnie spotkanie. Złożyłem tutaj deklarację w rozmowie, tak powiem, przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Już tutaj na sali, że jesteśmy otwarci na tego typu spotkania. Zapraszam na jesień. Jesteśmy wyróżnieni, że inaugurujemy. Jesień, tak. No, już mówię, że dziękuję za to, że wybrałem się Poznań, prawda? Potrzebne są takie dyskusje, bo ta dyskusja dowodzi tego. W sferze, powiedzmy, polityki społecznej mamy rzeczywiście bardzo wiele do zrobienia. Jako Lewica jesteśmy tą formacją, na której, bym powiedział, spoczywa niejako obowiązek tego, abyśmy żyli w demokratycznym, sprawiedliwym państwie. Myślę, że kiedy osiągniemy nasz cel, czyli dojście do władzy, tak się rzeczywiście stanie. Ale myślę, że to już jest sprawa na kolejne nasze spotkanie. Chciałbym jeszcze raz wszystkim podziękować za przybycie. Państwu jeszcze raz zapraszam do zdrowych podobnych.